przyszedł ten pamiętny dzień. Robimy wagę. Piję właśnie pierwszą kawę. Mamy dzisiaj do wybicia 6 litrów wody. Żeby nie było za łatwo z piciem tej wody, to ja jeszcze mam dzisiaj zajęcia od 8 do 20 na uczelni. Także będę pewnie chodzić, 105 minut sikać. Pewnie dużo osób się zastanawia, o co chodzi w ogóle z tym piciem wody i po co pić tak dużo i jakim cudem pijąc tyle wody ma zejść aż tyle wody. Powiem wam pewnie o tym później, jest to ogólnie hydroliza i jest to sprawdzony sposób, który robiłam już przed ostatnią walką i zadziałał. Przed chwilą waga pokazała mi 62 kilo niecałe, także mamy do zbicia niecałe 5 kilo. Robienie wagi to jest chyba najgorsza część tego sportu, ale mimo wszystko ma to w sobie jakiś klimat. Później jest taka satysfakcja, jak można się najeść w końcu. Ja jestem już w domu, mamy godzinę 16, miałam być na uczelni o 20, ale jednak wróciłam szybciej. Stało mi do wypicia jeszcze tyle wody i cała jedna butelka, także nie jest tak źle, chociaż jestem już tak pełna. Czuję się w miarę dobrze, poza tym, że nie mogę jeść węglowodanów. To jest drugi problem, który mnie bardzo denerwuje. Siema widzowie, vlog dzień drugi, jestem dzisiaj u mojego chłopaka. I znów mamy do wypicia 6 litrów wody. Mam na razie pół butelki. Wydaje mi się, że dzisiaj będzie o wiele ciężej niż wczoraj. Update, jest godzina 17 i ja piję już trzecią butelkę wody. Idzie mi to dzisiaj o wiele gorzej niż wczoraj. The next day. Na widzowie, dzień trzeci robienia wagi. Pewnie zastanawiacie się, gdzie ja jestem. Jestem w komorze tlenowej, właśnie sobie oddycham. Aby być dobrze dotleniona i zregenerowana na walkę. Nie odzywałam się do was wcześniej, bo od rana czułam się tragicznie. Brzuch mnie tak ściskał. Właśnie będę otwierać trzecią butelkę wody na dzisiaj. Dzisiaj już mi o wiele gorzej idzie picie tej wody, ale na szczęście jest to ostatni dzień. Pokażę wam też trochę mojej diety, którą niestety muszę trzymać podczas robienia wagi. Jest to chyba najgorsza dieta, jaka istnieje, czyli dieta keto. No, niestety nie prezentuje się to jakoś pięknie. Właśnie wstałam i mam na wadze równe 60 kilo, także nie jest tak źle. I dzisiaj mam już do wypicia tylko 900 ml wody, bo ogólnie hydroliza polega na tym, że przez pierwsze 3 dni się pije 100 ml na kilogram masy ciała. A w czwarty dzień pije się już tylko 15 ml. Ja właśnie robię sobie tutaj szakszukę na śniadanie. Ogólnie dodatkowym utrudnieniem, oprócz tego, że nie mogę jeść węglowodanów, to jeszcze nie mogę jeść soli od dzisiaj, bo sól zatrzymuje wodę w organizmie. Także te dwa dni jakoś muszę się pomęczyć. Chwilkę się do was nie odzywałam, mamy godzinę 15, ja właśnie wyszłam od mojego fizjoterapeuty Dawida. Czuję się dzisiaj znakomicie, mam mega dobry dzień, jestem strasznie zmotywowana. Już czuję te wszystkie emocje związane z walką. Mega się cieszę, że nic mnie nie boli, jestem zregenerowana, wypoczęta i pełna energii, co najważniejsze. Wszystko jest tak, jak powinno być. A więc ja jestem już w domu i za godzinę wychodzę na trening, a za mną właśnie się gotują pyszności. Zrobiłam sobie pierś kurczaka marynowaną w jogurcie, do tego plasterki cukinii obtoczone w jajku i mące migdałowej i do tego sałatka z cukinii. Także jednym słowem cukinia i kurczak. Dotrwaliśmy, ostatni dzień robienia wagi. Mam do zbicia jeszcze 2 kilo, także jest całkiem spoko. Myślę, że dzisiaj i przez noc zejdzie mi jeszcze kilogram i jutro rano już ostatni. Czuję się całkiem spoko, trochę chce mi się pić, ale no dzisiaj już tak minimalnie te płyny ograniczam jak najbardziej się da. No śniadanie standardowo jajecznica. To jest już chyba moja ostatnia jajecznica do następnego robienia wagi. Ja ogólnie jestem słodką dziewczyną i na co dzień wolę jeść na śniadanie jakieś słodkie rzeczy, na przykład naleśniki, pancake, jakieś owsianki i tak dalej. I serio, robienie wagi to jest chyba jedyny moment, kiedy jem normalnie jajecznicę. Jak się czujesz, Olek? Dobrze się czuję, zbijam już 5 kilogram, zostały 2, ale czuję się dobrze. W ogóle powiedz co to jest, bo pewnie większość ludzi nie wie, o co chodzi z tym kombinezonem. No, w tym kombinezonie po prostu człowiek się bardziej poci, nie wiem dlaczego, a po prostu tak jest. Wydaje się, że do tego, że tutaj tak jakby powietrze nie przechodzi i po prostu grzeje się cały ten.
pod tym organizm, znaczy ciało. W piątek używamy głowy. Dobra, jesteśmy już po treningu, zrobiliśmy sobie szybkościówki i teraz oficjalna chwila, czy mamy wagę. Dobra, uwaga. Ponia całe 2 kilo, już zrobimy to jutro rano, także jest gitarka. Dobra, jestem już w domu, dosłownie usycham, już tak chce mi się pić. Na kolację zjem sobie skyr. I tak to wygląda, teraz już ten wieczór i ta noc będzie najgorsza, po prostu już czuję, że mam takie suche usta, w ogóle czuję suchość w ustach. Najchętniej bym teraz wypiła litr wody na raz. Po drodze jeszcze w sklepie nakupiłam sobie już pełno słodyczy i w ogóle jedzenia na jutro. Także jutro będzie zarąbisty dzień, bo będę sobie cały dzień jadła. Także no, widzimy się rano, trzymajcie za mnie kciuki, żebym przetrwała tą noc. Właśnie robię sobie naleśniki, żeby zjeść od razu po ważeniu. Ale patrzcie, jakie pyszności mam do tego. Jest czwartek, godzina 8 i będziemy robić wagę. I mamy tutaj saunę, tutaj mamy wannę. Także zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Zamiarowane jest tragicznie, 180 gram w wodzie i zostało jeszcze 800 gram do zrobienia. Dobra. Wychodzę z tym wyspą do domu, chcę. Dawaj, to jest próba charakteru teraz. Ale chcę, że się poczuł, więc ma dobrze. What do you feel? Cieszę się, że już teraz będę mogła zjeść, ale... Teraz czuję się słabo, muszę się pić. Nie zaraz, tylko za 2 godziny. No. Mamy za godzinę. Pierwszy raz w życiu robiłam wannę i było to naprawdę okropne uczucie, jak widzicie, już tutaj naprawdę umierałam. Chciało mi się płakać i już modliłam się o to, aby wyjść stamtąd, ale później czekało mnie jeszcze dalsze robienie wagi. Ile? Się masz jej pod tokołem? Jedna godzina. Tak serce bije szybko. Na płasko się połóż. No. Jadę święty. Mnie rodzice zobaczyli, to bym nie pozwoli trenować tego sportu. Leczy się dokładnie, bo to ma znaczenie. Official wave in. Dobra. Proszę. Boś ty na zawody 5-7 robiłaś. Nie, nie, to kiedyś. Nie, no ja pierdolę. Pół kilo jeszcze. Nie no, na pewno. Ale ty się dalej pocisz, ty jesteś mokra, nie? Masz mokrą bieliznę. No tak. Dobra, ja już tak nie sobie zrobię, idźcie, ja się umyję. To wejdź do sauny na chwilę. Z tolerancją czy bez tolerancji? Nie, no bez. Ale mam mokre ciuchy jeszcze. No to idź do sauny na razie jeszcze. Jak z 200 zrobię jeszcze, to i tak jeszcze jest mokra, co nie? Jeszcze mam tą bieliznę mokrą. Trudne dla was to robienie, tak? To takie trudne. Co? Co, nie będę was dziewczyny nagrywał, żeby już ten rozbieranek jesteście. Podejdź proszę cię. Jeszcze chwilę. Nie wolę, żebyście same sobie zobaczyły. Jesteśmy już po ważeniu, wracamy sobie do domku, w końcu mogę zjeść, także bardzo się cieszę. Waga zrobiona, o 17 wracamy na medialne ważenie, a ja idę jeść. Siemano.